Hej wszystkim, tugli czy witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Więc kilka dni temu na mój kanał wstawiłem odcinek, w którym omawiałem troszkę z parodią sukcesu, najnowszy zwiastun do filmu Monster High, design postaci do nowego animowanego serialu Monster High, który też będzie realizowany i nadawany na antenie Nickelodeon, tak samo jak film, oraz najnowszy wtedy przeciek lalki Cleo z trzeciej generacji. Aktualnie mamy więcej wieści, których wtedy nie było, więc chciałbym dzisiaj je umówić z wami, Ponieważ wiem rzeczy, o których zauważyłem, że chyba nie każdy mówi. Mianowicie, czy wiedzieliście o tym, że laguna w najnowszym serialu Monster High będzie różowa? Też to nie wierzę, ale zaczynajmy. Więc w poprzednim odcinku z parodią umówiliśmy troszkę najnowszy zwiastun do live action musicalu z Monster High ale pozwolę sobie jeszcze tutaj parę rzeczy przywołać te, które przeoczyłem, a po prostu miałem powiedzieć, ale zapomniałem o tym wspomnieć chcę się tutaj odnieść do momentu, kiedy to Draculora zajmuje się witchcraftem i wiecie, chciałbym wiedzieć dlaczego to robi jakby dajcie mi powód, dla którego to robi Draculora jest wampirem, ona ma swoje moce może nie jest to jakieś super czary mare, ale czemu zajmuje się ona nagle magią? sam zwiastun Mówiłam tylko tyle, że owszem, Witchcraft jest uważane za coś dla ludzi, ale Dracula to uwielbia. Jakby okej, okay, spoko, ale szczerze, mam nadzieję, że to będzie tylko dodatek do Draculory i że wciąż będzie ona wegetarianką, ponieważ kiedy byłem mniejszy, uważałem, że wampir wegetarianka jest po prostu czymś przezabawnym i świetnym, i kreatywnym. A póki co mam wrażenie, że reżyser i scenarzyści włączyli sobie TikToka w wolnej chwili i pomyśleli hmm, zobaczmy co jest teraz na topie. Pusie time, push it clean, pusie- it... O, witchcraft, super! To będzie idealny pomysł, żeby dać to Draculorze, która jest wampirem. Mam nadzieję, że ta zmiana w Draculorze ma jakieś znaczenie w fabule, być może Draculora bawiąc się tą magią, zrobi coś złego, coś jej nie wyjdzie przy czarowaniu i w szkole coś się stanie, przez co będzie potrzebowała pomocy z ale Zwiastun ukazuje nam zupełnie co innego, więc nie wiem, co mam o tym myśleć. Mimo wszystko jestem dość pozytywnie nastawiony na ten film i myślę, że może być to dobry film. Może nie najlepszy Ale dobry film Daje mi to mega vibe następców I to w pozytywnym sensie Mam nadzieję, że muzyka w filmie będzie dobra Bo jeśli film nie będzie dobry To przynajmniej muzyka go uratuje Ale jeśli ani film, ani muzyka nie będzie dobra No to to będzie prawdziwa klęska Ale Monster High I to praktycznie na samym starcie Zostajemy jeszcze na chwilę przy tematyce live action I omówmy wygląd postaci Ponieważ wiemy jak one będą mniej więcej wyglądać Nie jestem pewny czy są to wszystkie główne postacie Jakie będą w filmie, i czy dojdą kolejne? Mam nadzieję, że tak, ponieważ jeśli będą to tylko w tej postacie, no to nas okradziono, kochani. Jest troszkę biednie. Więc mamy nową postać, którą jest Komos, jest to nauczyciel. I. Co do tego pana, tego stwora, nie wypowiem się, ponieważ jest okej, okay. Jest to nowa postać, więc tutaj nie mam jakichś uwag, bo nikt tak naprawdę nie wie, co mamy o tej postaci oczekiwać i jaka ona będzie. Ale nie wiem, czemu daje mi troszkę vibe profesora Lupina z Harry Pottera. Nie wiem, czemu, tak czujesz, że to może być taki typ nauczyciela. Zostając w tematyce nauczycieli, mamy tutaj krewnicką, która jest wciąż dyrektorem szkoły, więc to się nie zmieniło. Widzę tutaj wielką inspirację postacią Krywnicy. Z pierwszej generacji Strój się różni, to jest fakt Ale widać inspirację i widać, że Rzeczywiście spojrzeli na to jak ona wyglądała I zrobili coś w tym stylu Więc to jest na plus Największą zmianą jest to, że mamy tutaj aktorkę czarnoskórą Szczerze nie przeszkadza mi to Logiczne było to, że pojawi się osoba Która będzie miała zmienione kolor skóry I wiem, że ten temat jest bardzo delikatny Ponieważ wiecie, poprawność polityczna A bycie wiernym oryginałowi To nie zawsze idzie ze sobą w parze Mnie ja to nie przeszkadza Jest okej okay. Spoczko. Nie mam z tym problemu. Kolejną postacią, którą chcę mówić, jest postać Rosa. I wiecie, coś mi tutaj nie pasuje. Jakby jego włosy oraz twarzy, ja nie wiem o co chodzi. Jeśli chodzi o jego ubiór, jest to najbardziej podobny ubiór, tak samo jak w przypadku Krywnickiej. Rzeczywiście się czymś zainspirowali, ale też troszkę zmienili i nie mam zbytnio problemu z tym, jak on wygląda. Ale coś w jego twarzy i w włosach, coś mi po prostu nie pasuje. Być może jest to kwestia efektów oraz tego. Że fryzura jest, jakby nie wiem, czy odma ma grzywka na bok, czy co to ma być. To to dla mnie wygląda dziwnie, ale mam wrażenie, że Ross będzie tutaj postacią negatywną i że będzie tutaj wielka zmiana, jeśli chodzi o jego charakter. Daje mi on mega vibe takiego chłopaka, który jest silny, nadufany w sobie, ale głupi. Nie wiem czemu. Daje mi to właśnie taki vibe. Naprawdę nie wiem czego to jest kwestia, ale tak jest, przepraszam. Ale wciąż myślę, że zrobili dość dobrą robotę, jeśli chodzi o Rosa. Nie jest źle, mogło być gorzej. Na postać jest to Kleo albo jak to woli Kleo i tutaj um, okej okay. szczerze gdyby znalazł logo Monster High i napis Cleo i resztę, pomyślałbym, że jest to po prostu randomowy cosplay Kleopatry, a nie Cleo. Ale okej, okay, spoko Co do jej koloru skóry, nie wiem czy po prostu Ona ma być zrobiona na złoto Czy po prostu jest opalona Czy będzie błyszczeć Widzę, że w jej oćwicie jest mało złota Nie ma go praktycznie wcale Jest ubrana na niebiesko, niebiesko-granatowo Ma niebiesko-granatowe włosy I ma drobny element złota we włosach Takie jedno pasemko I dużo osób twierdzi, że właśnie ona będzie Złą postacią I szczerze ja to widzę I mam dziwne wrażenie, że właśnie ona z rosem się spisuje i będą chcieli coś zrobić. I że to właśnie oni będą tymi głównymi złymi postaciami. Jakby. Tego nie da się ukryć. Pora na Franki, czyli na moją ulubioną postać. I nie przeszkadza mi ona. Nie jest ona zła, ale wygląda troszkę biednie. Jej spódniczka mogłaby być bardziej inspirowana oryginałem, ponieważ no jest tutaj troszkę nudna, ale nie zła. Wciąż widzę, że jest to Franki. Nie wiem czemu, ale kiedy patrzę na to zdjęcie, to robi mi się troszkę tak nieprzyjemnie. Bo stoi ona w tak niekomfortowej pozycji, po prostu a, boli mnie to. Ale nie mam aż takich problemów z Franki. Mój jeden zarzut jest taki, że po prostu wygląda biednie i tyle. Okej, okay, pora na Claudine. I co do Claudine, sam nie wiem, co mam o nim myśleć. Ona wygląda tutaj w taki zły cosplay. Nie jest tragiczna, ale jest bardzo oddalona od tego co było kiedyś. Ma futro, co mi się podoba, ponieważ Claudine musi mieć futro, nie ma innej opcji. Z jakiego Coś ma na sobie okulary, nie wiem czemu, ale okej, okay, spoko. Jeśli już serio ma nosić okulary, wolałbym, żeby nosiła jakieś inne oprawki, bo wygląda troszkę dziwnie, jakby. Cały look nie jest zły, ale te okulary tutaj nie pasują, inny kształt okularów, inne oprawki i byłoby ok. Po raz kolejny wygląda troszkę biednie i dałbym jej jakieś rajstopy, które są podarte czy coś, chociaż widzę, że już ma jakieś skarpetki, ale... Nie, to, to nie wygląda dobrze, to po prostu. Nie, nie. nie. Darklora. I szczerze, co to darklory. Ja nie mam zarzutów. Jej włosy się zmieniły, ponieważ już nie ma pasamek, tylko ma włosy pół różowe, pół. Czarne. I szczerze wygląda to mega fajnie. Nie mam z tym problemu. Outfit też jest OK. Definitywnie widzę drokore, która by to nosiła. Co do kwestii czarów, już się wypowiedziałem, więc nie będę tego mówił po raz kolejny. Dodałbym mi więcej akcesorii, ewentualnie jakąś parasolkę. A tak to jest naprawdę spoko. Nie mam z tym problemów i jest to według mnie najlepsza postać, jaka jest stworzona przez Nickelodeon. Okej, okay, więc postać diusa Wiem, że będę za to mega linczowany. Wiem, spodziewam się tego, ale. On mi naprawdę nie przeszkadza. Owszem, jest to zupełnie co innego, ale nie przeszkadza mi. Nie oszukujmy się, Deuce w wersji 1 do 1 w live action wyglądałby tragicznie. Tutaj naprawdę on mi nie przeszkadza. Nie jest może na tyle dobry jak Draculora, ale jest okej, okay, nie przeszkadza mi to. Dużo osób miało problem z tym, że. Jeden, gdzie są jego węże. Okej, okay, więc tak na szybko on ma węże. Po prostu one się mega zlały z jego kurtką. I całe zdjęcie po prostu mi było widać. On ma węża na szyi. Więc e, za sam honor. Więc jeśli będę gadał filmy dalej o wężach, których nie ma, to one są. No. I dwa, dlaczego nosi zwykłe okulary Zamiast przeciwsłonecznych jakby przez te okulary widać jego oczy Nie wiem w jaki sposób Miałoby to kogoś ochronić przed zamienieniem się W kamień, jakby o co chodzi Ale co, kształt nie wygląda Źle, nie przeszkadza mi to Co do węży na jego głowie, czy są, czy nie ma Widać, że ma czapkę i być może Jego głowa mimo wszystko Jest pokryta też troszkę włosami, a nie tylko wężami Więc przekonamy się Na sam koniec zostawiłem lagunę I tutaj dużo osób się wściekło. Ponieważ i Franki i Draculora kanonicznie mają swoje kolory skóry, ale Laguna na nagle tego nie ma i nikt nie rozumie o co chodzi. I gdyby nie jej płetwy i troszkę zmieniony kształt uszu, wyglądałaby po prostu jak jakaś syrenka, ewentualnie randowa postać, która ubiera się w takim stylu. Muszę pochwalić buty, bo mi się mega podobają, są przeurocze. Jej magia też jest cute, podoba mi się. Nie rozumiem dlaczego poszli w pastele, ponieważ przez te kolory Daje mi to mega vibe, Barbie Dreamtopia i nie bez powodu stawiłem sobie Lagunę na sam koniec, ponieważ chciałbym się tutaj odnieść do Echo Skóry w nadchodzącym serialu animowanym 3D. Te zdjęcia już widzieliśmy, więc nie będę się do nich odnosił, ale mamy informacje, jak będzie wyglądać Leo oraz Laguna. I są zmiany, których troszkę nie rozumiem. A więc dziewczyna, która prowadzi konto o nazwie Howlin.dolls, wbijcie do niej, bo dzięki niej mamy tu informację, miała okazję być na evencie organizowanym przez Nickelodeon, z którego pochodzi właśnie to zdjęcie i to. I miała okazję być na konferencji, na której to mówiono, co będzie dalej działo się na Nickelodeon i był tam poruszony temat Monster High, więc, więc tak, spójrzmy na to. so um, they did their their conference uh, speaking about what will be released next on Nickelodeon channel and uh, at moment they show the um, Monster High logo and then right after they show uh, what are the main characters of the series the animated series and uh, so there is still Dracula, Deuce, Frankie Cleo was here, I saw Cleo and someone who is supposed to be Laguna, I think. So I won't be speaking about uh, Frankie, Dracula, Ra, Claudine, and Gius because you already saw them on the banner. Uh, but I will be speaking about Cleo and the person who is supposed to be Laguna. Um, so to begin, uh, Cleo is dressed in blue. She's not the gold queen we know. She's blue, like all blue. She doesn't have uh, bangs anymore. Um, and she has dark skin, like as dark as clothing skin, for real. And now it's time to speak about the person who is supposed to be Laguna. And why am I saying that? Because, um, attention, Laguna has pink skin. Pink. Like Dracula skin. Um I don't know if it's really Laguna, but she has pink skin. And we were all shocked about Juice's green skin, but Laguna was pink skin? Trudno mi zweryfikować czy to co mówi jest prawdą, ale wydaje mi się, że tak, ponieważ dziewczyna dosłownie pokazała nam swoją twarz i mówi o tym otwarcie, więc nie widzę powodu, żeby miała kłamać. Co do Cleo, um, nie wiem co mam o tym myśleć. Nie wiem, bo nie widzieliśmy żadnych zdjęć, a z tego co mi wiadomo, na tym evencie zdjęcie można było w ogóle robić. Szczególnie na konferencji. Zdjęcia były zakazane, była ochrona i wszystko było nadzorowane. Ciekawi mnie fakt tego, że Cleo nie będzie miała grzywki. Mam nadzieję, że nie będzie miała dużego czoła. Ale najbardziej kontrowersyjny był temat właśnie... Laguny, ponieważ tak naprawdę nikt nie wie, dlaczego nagle z niebieskiego potwora zrobili. Różowelka potwora, więc jest to dla mnie po prostu niezrozumiałe, dlaczego Frankie jest niebieska, a jest zielony. Cleo ma odcinek skóry jak Claudine, a Laguna jest różowa. Dziewczyna narysowała nam taki rysunek, który mniej więcej przedstawia to, co ona widziała. I przypomina mi on jeden rysunek, który już wcześniej był gdzieś ukazany, ale był to wtedy rysunek 2D, a nie rendery 3D, więc jestem ciekaw, czy zrobili nowy styl animacji, jednak, czy o co chodzi. Ale mniej więcej mamy tu ukazane, jak to wygląda, z tego co dobrze że pamiętam, Laguna będzie miała włosy mniej więcej takie same jak na zdjęciu promocyjnym do live action. Chodzi mi tutaj o korystykę. Co do jej ubioru, zbytnio dużo nie wiemy, ponieważ autorka sama powiedziała, że nie pamięta tego zbytnio. Skupiła się bardziej na wyglądzie Kleo, ale tak, tak to mniej więcej będzie wyglądać. Jestem w ogóle ciekaw, w jakim sposobie Matera zgodziło się na zmianę postaci w taki sposób, że zmieniamy jej kolor skóry. Nie chodzi mi tutaj o live action, tylko o animację. Ale wracając jeszcze do live action, mamy plakat który troszkę może potwierdzić to, co mówiłem wcześniej, mianowicie Cleo i Rose złe postacie. Więc mamy ten plakat. Na samym środku mamy Claudine. Franki i Draklore. W tle mamy szkołę, a przed szkołą stoją laguna i dius. Z drugiej strony zaś mamy rosa i Kleo, które stoją obok siebie. Za nimi widzę piorun. I wiecie, piorun za kimś? Zazwyczaj piorun symbolizuje coś złego. Kłopoty. I mam dziwne wrażenie, że to co mówiłem wcześniej może się sprawdzić i że oni będą z moimi postaciami i stanie się coś poważnego, co być może będzie miało związek właśnie z czarami Draklory albo po prostu ze szkołą i normalsami. Mam już swoją teorię mniej więcej, jak ta fabuła może wyglądać i co tam się może dziać, ale na razie się z tym wstrzymam, poczekam, zobaczymy co będzie dalej. Napiszcie mi, czy chcecie film, w którym będę właśnie analizował zwiastun i zdjęcia promocyjne pod kątem fabuły. I to byłoby w sumie tyle. Dziękuję mega za obejrzenie. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście zasubskrybowali mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, ponieważ chciałbym bardzo wbić 50 tysięcy, a jesteśmy coraz bliżej i bliżej tego celu. Także. Piska, dajcie suba. Dajcie jeszcze wielkiego lajka pod tym filmem i skomentujcie go, co myślicie. Jakie są Wasze teorie? I tak, to tyle. Mega dziękuję za wyjrzenie. Widzimy się wkrótce. Cześć na razie. Papa. Pa.